witam oglądaczy Gryfit TV i pozdrawiam. Marek Piekarczyk, wokalista TSA i nie tylko. Żegnajcie pola zielone, żegnajcie rzeki przejrzyste. Człowiek was skazał na niedolę, na wieczną nieczystość. Bądź na mnie zdrowe powietrze, zatrute dymem z kominu. Marku, witamy cię bardzo serdecznie w Londynie. Witam. Bardzo się cieszę, szczególnie ja osobiście. Witasz. W imieniu wszystkich Polaków. Może nie wszystkich, bo niektórzy to nam nisko pomóc. No tak. Ale w każdym razie no, jesteś legendą polskiego rocka, więc... Od pewnego czasu przeszedłem na poważną jakość i to nie są wszyscy Polacy. Nie, wiadomo. Ja się po prostu, właśnie mogę tylko mówić za siebie, ja się osobiście bardzo cieszę, ponieważ zaśpiewamy razem w duecie dzisiaj na twoim koncercie. I no, wiesz, ja cię poznałam już jak śpiewałeś Jezusa Chrystusa. Małą dziewczynką. Jak byłam małą dziewczynką, jak chodziłam na Jezusa Chrystusa, wiesz. Więc jest to, bardzo się z tego powodu cieszę, nie mogę się doczekać, więc... Powiedz mi, proszę, mam takie pytanie właśnie, co albo kto cię zainspirował do tego, żeby zostać wokalistą? Czy był taki konkretny moment w twoim życiu, czy artysta? Tak na przykład, nie wiem, dla mnie była Janis Joplin. To było tak, że chciałem zawsze coś robić, nie? Ale taki nie jestem zbyt pracowity człowiek. W sensie taki jestem pracowity, ale nie systematyczny. A żeby zagrać na instrumencie, trzeba bardzo dużo się uczyć i ćwiczyć. W ogóle podziwiam wszystkich instrumentalistów za to, że tak potrafią opanować instrument. Ja nie jestem w stanie. Ale pisałem teksty. No właśnie. Ja a to najpierw była poezja, zanim stał się piosenkami, tak? Tak, napisałem piosenkę dla kolegów. Z klasy, którzy mieli zespół, starsi o rok ode mnie byli. I oni zaprosili mnie na próbę, żeby mi wykonać ten utwór z moim tekstem. To był song protest, oczywiście ja innych nie umiem pisać. Song protest przeciwko wycinaniu drzew, wtedy zacząłem to wycinać. W 69 roku to było, strasznie dawno. Ubiegłe stulecie. Tak. Ubiegłe stulecie. I oni tam zaczęli wykonywać ten utwór, ale tak strasznie kolega gitarzysta śpiewał, że ja po prostu tak się zezłościłem, powiedziałem, zabieram tekst, tak się nie śpiewa takich tekstów w ogóle. I wiesz, w ogóle strasznie byłem zbulwersowany, że tak się dziamga takie rzeczy. To wkroczyłeś do akcji. A oni, wiesz co ci powie zaraz, taki nie, co tam mu powiesz. Jak taki mądry jesteś, to pokaż, jak się za to śpiewa. Aha. No to wziąłem mikrofon i zaśpiewałem. A oni w ogóle ich zatkało. I tak mówią, od razu poszło? No, tak. No, ryknąłem strasznie, kurwa. Wyczyszczałem song protest, a oni powiedzieli, że tylko tak, ja tak potrafię, nikt nie umie i muszę ja śpiewać. No i zacząłem śpiewać. Niestety, to były bardzo trudne początki. A czy może stety właśnie? Bo śpiewałem na jednym z macjaczów z gitarą. Taki był 12,5W niemiecki Enerdowski wzmacniacz, jedno wejście gitara, drugie ja. Wiesz, jak się musiałem wydzierać? Ja wiem coś. A też... miałem taki plastikowy, można było kupić w sklepie państwowym, taki z taką siateczką tu. I tu na zawiasie było to, co się przykręcało do statywu. I od tego odchodził kabel z takim transformatorem, takim żelaznym. No, wiem, że jest trudno... Bo ja pamiętam, jak ja byłam też wokalistką, wiesz, w takich rockowych bandach, to nikt nie patrzy na to, że wiesz, że PA nie może już więcej i ty nie możesz więcej się wydzierać, a perkusista się nie zciszy nigdy, prawda? Perkusista. Ty się nie czepaj perkusistów. Ty ale pogadaj jak o małym gitarzystach. No. 130 decybeli w TSA mam na scenie, tam gdzie stoję. No, także co tam perkusista? Ja dlatego też zaczęłam tak śpiewać bardzo mocno i wiesz, no tak właśnie, wysoko, żeby się przedrzeć przez słuchaj, ten... Darłem się strasznie, tak. Zakładali się kiedy stracę głos, a ja nie straciłem. No. Na szczęście. To znaczy, dzisiaj... Nie. Potem przydało się, bo w TSA zacząłem śpiewać. Też wszyscy myśleli, że... Skończę bardzo szybko, bo to się nie da śpiewać w takim zespole hałaśliwym. No właśnie. No jakoś miałeś tak. Technikę. Powiedz, czy jakiś artysta, jakiś wokalista cię zainspirował? Bo mówię, dla mnie to była Janis Joplin, że jak pomyślałam, że można takim zachrypniętym, wiesz, otwartym głosem śpiewać, to ja też mogę, wiesz, spróbować. Czy ktoś był taki, wiesz, który nawet słyszałeś zanim zacząłeś śpiewać jeszcze?
A właśnie kaszelek to jest chorobowy. Tak, jesteś, masz zwolnienie lekarskie. Leżałem, nie ma zwolnienia. Rock'n'rollowcy są żołnierzami, nie mają zwolnień. No właśnie. Muszą iść zawsze walczyć. To kaszle jest, od dwóch tygodni. To jest sztuka, naprawdę, jak się jest chorym, śpiewać, ale ty masz nie, taki... Nie, to jest jakieś coś z płucami, nie, tam z oddychaniem, ale zawsze zaśpiewam. Nigdy nie odwołałem żadnego koncertu, żadnego, no. Nigdy. Respekt. Raz nawet ze szpitala uciekłem po zapaści i dwa tygodnie, dwa razy dziennie koncerty, trasa. Także wiesz, to nie ma żartów ze mną, ale no do czego zmierzam? Niemen, Czesław Niemen. Artysta, tak? Czesław Niemen, to jest to wielka osobowość sceny polskiej rock'n'rollowej. Chociaż on tam wielu rzeczy nie pokazał. Takich, które potem ja się nauczyłem od innych jeszcze. Na początku Robert Plętak ryczał, nie? Właśnie też tak był inspiracją. Myślałam, jak dzisiaj. Ale właśnie... potem już tylko śpiewał, takie piszczał tam coś. Ja mówiłam właśnie naszemu soundmanowi, że ty jesteś polski Robert Plant. Bo jak wiesz. Ja jestem Piekarczyk Marek. No tak, ale jak on chciał wiedzieć, co to będzie za muzyka, nie? Robert Plant nosi podwiązkę od Królowej, wiesz. No tak. Tutaj chodzi po salonach, szmalą ma jak lodu, a ja biedny chłopak z Polski, wiesz. Gwiazda polska nie jest bogata, no, rock'n'rollowa szczególnie. Nie, no nieważne, ważne jest to, że ja jestem Marek Piekarczyk, a nie Robert Plant. Robert Plant to mój starszy kolega z Anglii, który właśnie no nie śpiewa już w tych tonacjach, które śpiewał na początku. Hej, muszę się trochę pochwalić, bo mnie nikt nie chwali, więc... Rozmawiałem ostatnio z kilkoma wokalistami angielskimi. Nie powiem jakimi, bo powiecie, że nieprawda, że nie rozmawiam. Nie, dlaczego? Powiedz. No nieważne, ważne nazwiska. No. I jak oni się dowiedzieli, że ja po 40 latach śpiewam w tych samych tonacjach, co no na tak, początku, tak, to powiedzieli, że nie ma takiego wokalisty na świecie, bo zawsze obniżają tonację wszystkie zespoły. No tak, bo a u mnie nie było. Starszy jest niższy zawsze. No. Wiesz, ale nawet nie o to chodzi, tylko w TSA nie ma takiego pomysłu. Nikt nie miał żadnego pomysłu na jakąś tonację. W ogóle. Nie, śpiewamy jak było i koniec. Pytanie się wokalisty, w jakiej tonacji? On ma śpiewać i już, co ty mówisz? Ja po prostu musiałem się poporządkować. No. Nigdy nie było mowy o tym, że jest za wysoka albo za niska, albo coś tam. Aha. Nie, ja musiałem sobie dać radę. Nie ma tego pojęcia w rock'n'rollu, wiesz, takim... Tak, nie ma tej sympatii dla wokalisty nie. po prostu. Chodzi o to, że w rock'n'rollu nie ma pojęcia tonacji, że za wysoko, za nisko. Musi być ryf. Wyraz musi, ryf liczy. Musi tak liczy się dobrze, wyraz. Nie? Liczy się to, czy ja chcę to w ogóle śpiewać. Czyli to jest coś, co mi odpowiada. Jeżeli to jest to, co ja myślę, czuję, to się znajdzie możliwość wykonania w najgorszej tonacji. Ale powiem ci jedno, bo w rock'n'rollu nie ma tonacji na przykład B. Fis, bo wiesz... Nie, bo to są, bo riffy, nie pisze się riffów w tym. Rockowe riffy to są na długich strunach. A powiedz mi, jeszcze chciałam wrócić do tekstów, czyli najpierw zacząłeś poezję. Co jakby, co by cię... Od razu miały melodię, oraz miały, wiesz, skrzydła melodii, czy jakby... Czy było to coś takiego, że zacząłeś pisać? Ja na przykład zaczęłam pisać, bo ja byłam bardzo nieśmiała i mi się wydawało, że ja mogę się tylko, ty wiesz, ja byłam jako dziecko bardzo nieśmiała. Ile miałeś wtedy lat? 10. No właśnie. I to było coś takiego, że to była jedyna forma mojej werbalnej ekspresji, bo ja się nie odzywałam do nikogo. Ja tylko mogłam, wiesz, zaśpiewać albo powiedzieć wierszyk. Tak? Tak, naprawdę. A u ciebie, ty byłeś zawsze wygadany? Nie, no byłem nieśmiały, dziewczyny. Też no widzisz, no. Ja miałem dziewczynę pierwszy raz, jak miałem 21 lat. No. Widzisz, to tak jest, że artyści na scenie bardzo często są nieśmiali jako dzieci, albo jako, wiesz, młodzi ludzie. Może niekoniecznie. Znaczy nie, głównie chodziło o to, że to moje myślenie nie było modne jakby zawsze. Bo w Polsce wszyscy należeli do ZMS-u, do partii, mieli książeczki mieszkaniowe, talony na Fiata, a ja nie. No ale wiesz, ale ja byłem jakiś w opozycji. Nie, ja byłem inny po prostu. No. Nie byłem w opozycji, bo ja nie wiedziałem, co to znaczy być opozycją, co niby czym bym, nie wiem. Wiesz, co chodzi, że jak chcesz być opozycją, to musisz mieć jakiś program, nie? Że no nie chcę, żeby było tak, tylko żeby tak było. Nie, ja nie, ja po prostu nie chciałem tego i już. Byłem sobą i już było źle, już mnie nikt nie chciał słuchać, no. A jak zacząłem śpiewać, to mnie zaczęli słuchać. Wiesz, każdy artysta jest outsiderem. Wiem, że ty się też interesujesz, znaczy i robisz sztukę taką wizualną. Jakie jeszcze, jakby co jest...
co ci daje największą inspirację, jeżeli chodzi o sztuki wizualne? Co cię najbardziej interesuje? Czy to jest biżuteria, wiesz, czy rzeźba, czy... Ja myślę, że wszystkie moje zainteresowania mogłyby się skupić w filmie, wiesz? Film uwielbiam. Aha. Czyli właśnie to i wziąłem... razem z designem, całą wiesz... Znaczy, wszystko, bo wszystko, film to jest wszystko. Film, tak, no. To jest muzyka, aktorstwo, obraz, malarstwo, rzeźba. No. Ale powiem ci tak. Kocham balet, w ogóle to jest to dla mnie, Ale sam tancerzem byłeś? Sam jakbyś próbowałeś tak? Ale nie mam gdzie tańczyć, nie? W Polsce, wiesz. Tak? No, w Polsce, bez nadzieja. W Nowym Jorku mieszkałem, chodziłem 3 razy w tygodniu, tańczyłem całą noc. No, taniec to jest radość i w ogóle rozkosz dla organizmu. W ogóle człowiek jest młody i piękny, jak tańczy. Przedwczoraj widziałam nawet program, że jest, jak się tańczy, wiesz, w porównaniu do innych ćwiczeń, tańczenie jest najbardziej, wiesz, dla ciebie najzdrowsze i najbardziej przedłuża życie. Jak seks. Bo tanie wszystkie mięśnie seks. Są, wiesz, jakby włączone w to i jeszcze endorfiny się, wiesz. Pod jednym warunkiem, że nie jest tak, że ktoś tańczy 3 minuty i potem stoi. No nie, to musi być taki... Tego nie mogę zrozumieć. Jak można tak dyszeć po tańcu, nie? Wiesz, tak samo po śpiewaniu, nie? Nie, jak coś dobrze robisz, pływanie czy coś, jak masz technikę dobrą, no to wiesz, to możesz być długo dystansowcem, no ale jesteś długodystansowcem. Słuchaj, tak. Jesteś długo. Widziałem wszystkie filmy Bergmana. Mhm. A widziałem takie filmy, których prawie nikt nie widział. Poważnie, bardzo rzadkie filmy. Kocham tą technikę przekazu. Film, ale ten prawdziwy film, nie to gówno, co teraz wszyscy się cały czas się biją albo ścigają samochodami, przerabiają na złom Dacie i różne inne samochody. Albo seks musi jakiś. Być tak. Ja przełączam, nie lubię seksu w filmie. Naprawdę. Właśnie, bo to wcale nie jest seksy. Bardzo erotyzm często on nie jest seksy. No, bardzo często nie jest seksy. W pornolach jest więcej erotyzmu niż w filmach. No, ale poczekaj, bo... A powiedz mi, kim byś był? Uwielbiam. Właśnie, kim byś był, gdybyś nie był znanym, wiesz, wokalistą? Ceramikiem. Byłem ceramikiem, malowałem obrazy, ale niestety moja świadomość i moje umiejętności, moja wiedza na temat malarstwa i sztuki przekracza moje umiejętności malowania. Czyli przekazania tego, co wiem, i nie mogłem patrzeć już na moje obrazy, przestałem malować, nie? Ale tam robiłem na monotypie, bardzo fajnie mi monotypie lubię, serigrafię, wiesz. Takie graficzne sztuki trochę mi pasowały. Ale ta ceramika to by była, ale bo wiem, że chciałeś w ogóle cały dom wypalić, Różne rzeczy, mam takie koncepty. Takie mniejsze. Ja jestem w ogóle, gdybym był plastykiem, to bym był za sztuką konceptualną. Aha. Bardzo modna w Anglii. No to modna, srodna. Ja w 69 zdawałem na Wyższą Szkołę Rolniczą w Krakowie, tylko po to, żeby zostać dyrektorem PGR-u. I zasiewać pola. Czyli mogłeś obrazy, być które są widoczne. Rolnikiem mogłeś być. Nie, ja chciałem robić kompozycje z pól. Okay. No tak. Które by się zmieniały kolorystycznie, fakturalnie. Tu krzaczki bym posadził, tam byłoby tu łubin, a tam coś. I by oni by nawet nie wiedzieli, że to robią, wiesz, do obrazów, a ja bym latał samolotem u góry i filmował to. No bo ja pamiętam, cię kiedyś właśnie spotkałam na plaży w Orłowie, jak jeszcze tam śpiewałeś, wiesz, Jezusa. To było koło mojej tam plastycznej szkoły i to tam były właśnie te, wiesz, lubisz przyrodę, prawda? Lubisz przyrodę. Ja jestem częścią przyrody i nie wypieram się tego, w przeciwieństwie do wielu ludzi. I staram się jak najmniej nabruździć w czasie swojego życia tej przyrodzie. Jako pan i władca przyrody mam dużo poczucie odpowiedzialności. Jest potrzebna. No dzisiaj śpiewamy piosenkę, która została napisana tak dawno temu, Korda, prawda? Czarni, no. Na betonie kwiaty nie rosną, cały czas, że tak powiem, jest na czasie. Tamtego 0,5 złotych wywaliłem, bo głupia była. No, a cały czas jest jakby... Ostatnio zauważyłaś, że druga zwrotka ma nie ma połowy, bo tam coś jest jakieś straszne i ogóle. Nie lepiej tego nie śpiewać. No, nie, ale... To jest takie, wiesz, no... Ale to są rzeczy, które są zawsze aktualne. Bo pamiętaj, kiedyś się pisało piosenki, których był zawoalowany protest, Big Beatowcy tak robili, a trzecia była dla cenzury. I zawsze to było spłycenie całej piosenki, żeby się cenzor nie przyczepił. No, słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę, Marku. I jeszcze raz się cieszę, że zawitałeś do nas do Londynu. Z Markiem Piekarczykiem z Londynu rozmawiała Nika Bun. I czekamy na koncert. Zaraz się widzimy na scenie. Cześć. Słuchajcie dobrej muzyki. Przejdźcie na jak.